bardzo udaną. Federalna? Jak widać, operację zamiany próbek. Tych, które mogłyby świadczyć o używaniu przez rosyjskich sportowców, zwłaszcza medalistów olimpijskich, tych niedozwolonych substancji. Także to jest wielki przemysł i wiele dróg tutaj się przecina i wiele wątków. Właśnie, bo w Soczi, co to jest z tej wypowiedzi roczankowa dla New York Timesa, wynika, że co najmniej 15 medalistów przyjmowało to niedozwolone wspomaganie. I tak się zastanawiam, jakie to ma znaczenie dla Rosji? Czy w Rosji to jest głośna sprawa? No bo gdyby nie pojechali do Rio, to znaczy samo to zagrożenie wydaje się takie dotkliwe. Bardzo dotkliwe i jest komentowane w Rosji. Wczoraj, przedwczoraj, w niedzielę, w takich podsumowujących wydarzenia tygodnia programach publicystycznych, w których biorą udział komentatorzy, politycy. Ten temat był jednym z głównych i podnoszono go w taki sposób. Oto znowu jesteśmy ofiarą spisku Zachodu, który sam używa środków dopingujących, natomiast pokazuje, że rosyjscy sportowcy są na cenzurowanym i się ich wykluczy ze sportowej rywalizacji na podstawie jakichś wyssanych z palca często doniesień. Tutaj oczywiście opinie Rodczenkowa były podawane w wątpliwość i na tej podstawie też Główne hasło propagandy, że cały świat jest przeciwko nam, znowu zyskało mocne uzasadnienie. To jest w ogóle, warto zwrócić uwagę na to, bo to jest takie modus operandi rosyjskiej propagandy. To nie jest już tyle próba wybronienia siebie, co taka zupełnie, można powiedzieć, postmodernistyczna relatywizacja. No, wszyscy to robią, wiadomo, cały świat jest tak samo zepsuty, a tylko nas się czepiają, czyli celem propagandy jest nie tyle przekonać świat, że my jesteśmy świetni, tylko wprowadzić wątpliwość i że wszystko... Tak, rozmydlić oczywiście tak. I to podać wątpliwość to, że na takiej podstawie, na takich ruchomych piaskach, rzecz nie do zbadania, stanowi podstawę do bardzo poważnych decyzji. A gdyby nie pojechali do Rio, to znaczy próbuję sobie wyobrazić, to byłaby jakaś porażka, słabość obecnej władzy, czy to w ogóle w tych kategoriach nie ma sensu o tym myśleć? Wrócę jeszcze do Soczi, żeby pokazać, jak właśnie sport i dobre wyniki w sporcie są przez rosyjskie elity polityczne używane jako element tego właśnie propagandowego przekazu, że jesteśmy świetni, nikt z nami nie wygrywa. Rosja to numer jeden na świecie i jeżeli faktycznie będzie tak, że na podstawie wyników, sfałszowanych wyników lub właśnie udowodnienia, że rosyjscy sportowcy nadal używają niedozwolonych substancji, reprezentacja zostanie wycofana z igrzysk, no to będzie bardzo duży wizerunkowy cios w Rosji, jak najbardziej. I tak to będzie tam odebrane, na pewno. Natomiast są takie przygotowania też, że być może tak będzie. Być może tak będzie, to będzie niesprawiedliwe. To, zresztą Isinbajewa na przykład, osoba o wielka gwiazda lekkiej atletyki, caryca tyczki, która po urodzeniu dziecka chce wrócić teraz na arenę sportową i szykowała się do, i szykuje się nadal do igrzysk, mówi, a niby z jakiej racji ktoś ma mi zakazać, żebym pojechała do Rio. Nie ma takich podstaw. Nikt nie może mi zakazać, żebym wystartowała tam, gdzie ja chcę wystartować. Więc z jednej strony jest taki dosyć miękki minister sportu, który mówi, raz jednego dnia mówi, że no może pojedziemy, może nie pojedziemy. Jak nie pojedziemy, to nie będzie wielkie halo, ale będziemy się starać. I co chwilę chorągiewka zmienia zdanie. A tutaj jest mocne zdanie gwiazdy stadionu, że nie ma żadnego powodu, żeby rezygnować ze startu w olimpiadzie.
Także są takie różne opowieści. Na razie to czekamy na... Decyzja, to znaczy to, to nie, to tam, ma podjąć 17 lekki atletyk. Tak. Bo to chodzi głównie o lekkoatletów w tej chwili. No, przecież mamy też wiele innych dyscyplin sportowych, w których Rosja też jest dobra, ma dobrych reprezentantów. Nie, no i tu mówimy ze względu na zbliżające się igrzyska, no i warto zwrócić uwagę na to, że są doniesienia dotyczące Soczi, no i te ostatnie testy, powtórnie przebadane próbki z Pekinu i z Londynu, to znaczy, że... Że ten proceder trwał bardzo długo. Ten temat, no, próbuję zrozumieć, wyobrazić sobie, jak duże napięcie jest wokół tego w Rosji w tej chwili? Jest duże napięcie, bo jeśli sobie przypomnimy, jakie były, kilka razy się zdarzyło tak w historii nowożytnych igrzysk, że jakieś reprezentacje nie jechały na igrzyska. To było wtedy, kiedy była zimna wojna i kiedy miało to bardzo mocny wyraz polityczny. Był to protest na przykład amerykańskiej ekipy, w ogóle zachodnich ekip po interwencji Rosji w Afganistanie. Potem z kolei do Los Angeles w 1984 roku nie pojechał blok wschodni, jakby w odwecie. Więc to widać, że oczywiście ma to wielkie znaczenie i jest to podgrzewane i jest to też używane w tych politycznych grach. Anna Łabuszewska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, współpracowniczka Tygodnika Powszechnego, autorka bloga 17 mgnień Rosji, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Świecę podgląd. Pokazali, że da się w Polsce zorganizować za czymś, a nie przeciw czemuś. Nagrodę Radia Tok FM za rok 2015 otrzymują Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych za akcję Nasz Rzecznik. Zapraszamy Państwa. Prosimy do nas. Adam Bodnar i Katarzyna Batko-Tołódź. Watchdog Polska, prosimy do nas na scenę. Jestem strasznie wdzięczny za to wyróżnienie. Jestem z niego niezwykle dumny, ale ja chciałbym podkreślić, że tak naprawdę to ja już swoją nagrodę dostałem, bo ja mam prawo pełnić służbę na rzecz obywateli, na rzecz naszych praw obywatelskich. Co więcej, to moją nagrodą jest to, że mogę kierować super zespołem w Biurze Rzecznika. Bardzo Państwa zachęcam do zajrzenia na ngo.pl, to jest taki portal dla organizacji pozarządowej. Co się przewija? Że rzecznik nie przyjmuje do wiadomości, że się nie da, że dąży do celu, że ma świetny zespół i że słucha i jest w kontakcie. Te wszystkie rzeczy, które przy misyjnej działalności są bardzo ważne, bardzo rzadko zdarzają się w urzędach. I to jest nasze wygrane. Ja mogę powiedzieć, że to, co teraz robię, to nie jest jakieś szczególnie ważne, bo konstytucja mnie do tego zobowiązuje, a to przysięgałem, po prostu mam robić, co do mnie należy. No, świetnie. Nie wszyscy robią dzisiaj to, do czego zobowiązuje konstytucja. On to robi, robi to z wielkim sercem, robi to z wielkim zapałem. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy o technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Poradnik Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam. Karolina Głowacka. Reklama. Wiesz, ile waży 82,5 miliarda euro? My też nie wiemy, ale wiemy, jak je zdobyć. To super proste. Wystarczy słuchać radia Tok FM. Dowiesz się, jak skorzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć dofinansowanie? Jak przygotować i złożyć wniosek? Super fundusze w radiu Tok FM. W każdy poniedziałek po 12.40. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jak działa program Peugeot Perfect Drive? Wchodzisz, podpisujesz, odjeżdżasz. Ciesz się jazdą Peugeot 308 bez wpłaty własnej. Peugeot 308 w ofercie Perfect Drive. Już od 599 zł netto miesięcznie. Peugeot Perfect Drive. Emocje od ręki. Także widzicie Państwo, akurat jedziemy na Zielenieckiej Korki. Nasz ochroniarz jeździ tam na Lubelską. Jak te zupy wydaje ta
Gruby Marcin, proszę Państwa, co tam się dzieje? No to nic nie jedzie, wszystko stoi, to dopiero teraz jakoś się zmieniło, bo mówię, że tu Warszawa Moherowa Żydowska Katolicka nie ma prawosławnych ludzi, tu nie jest Anglo-Ameryka Białystoki, tu może się zmienić sekundy na sekundę. Autobus jedzie tak, a potem nagle w inną stronę. Autobusy są fatalne. Na wielkie szczęście. Dobrze, że tu w Warszawie jest jeszcze tramwaj. Rady Dialogu Społecznego szefa NSZZ Solidarność Piotra Dudy o zwołanie posiedzenia Rady w sprawie sytuacji w Stołecznym Centrum Zdrowia Dziecka. Do protestujących pielęgniarek przyjechał dzisiaj niespodziewanie i wbrew wcześniejszym zapowiedziom minister zdrowia. Później o sytuacji w centrum minister Radziwiłł rozmawiał z premier Beatą Szydło. Przed chwilą zakończyła się wspólna konferencja prasowa szefowej rządu i ministra zdrowia. Beata Szydło zapewniała, że rząd zrobi wszystko, by trwający od ponad tygodnia protest szybko się zakończył. Dzisiaj myślimy przede wszystkim, jak to zrobić, jak ten dialog poprowadzić, żeby zakończył się protest jak najszybciej i przede wszystkim, żeby bezpiecznie byli mali pacjenci. Tego oczekuję od pana ministra Radziwiłła. Jeszcze dziś po południu w Sejmie zbierze się w sprawie Centrum Zdrowia Dziecka Komisja Zdrowia. W Polsce będą stacjonowały zwiększone siły NATO. Będzie to obecność wielonarodowa i rotacyjna, mówił dzisiaj w Warszawie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jak zaznaczał, sojusz wzmacnia swoją obecność na wschodniej flance, przenosząc siły i rozwijając lokalne ośrodki szkolenia i dowództwa, takie jak na przykład w Bydgoszczy. All these measures are defensive and will strengthen us as an alliance. Wszystkie te decyzje mają charakter obronny i wzmacniają sojusz. Podczas warszawskiego szczytu podejmiemy kolejne kroki, zwiększając obecność u naszych wschodnich partnerów rotacyjnymi międzynarodowymi siłami sprzymierzonymi i rozmieszczeniem sprzętu także w Polsce. Słowa szefa NATO rozwijał minister obrony Antoni Macierewicz. To jest więcej niż batalion, ponad 1000 żołnierzy, a wraz z dodatkowymi jednostkami wsparcia zapewne jeszcze więcej. Na razie nie wiadomo, gdzie wojska miałyby stacjonować. Słuchasz informacji TOK FM. Młodzi rzeźbiarze z całego kraju tworzą w Bydgoszczy ławki z wielkich drewnianych bali. Uczniowie ze szkół plastycznych z Zakopanego, Szczecina czy Koszalina biorą udział w 24. plenerze rzeźbiarskim. Ich pracy przyglądała się reporterka TOK FM Agnieszka Wnarska. Młodzi rzeźbiarze tworzą swoje prace w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku. Na wyrzeźbionych przez nich ławkach latem będą odpoczywać spacerowicze. Na razie jest w sumie spoko, tylko słońce przeszkadza. Rzeźbienie w takich wielkich balach to jest ciężka praca? Tak, trzeba naprawdę dużo siły i cierpliwości, to przede wszystkim. Ale doświadczenie zdobyte na plenerze może okazać się bezcenne, mówi artysta rzeźbiarz Lech Kasprzykowski z bydgoskiego Liceum Plastycznego. Dla niektórych, takich, którzy nie bardzo jeszcze są zdeklarowani, co w przyszłości w życiu będą robili, być może będzie to czas decyzji. Taka próba, gdzie on powie, tak, rzeczywiście to jest to, co chcę robić. Zwycięzców pleneru poznamy w połowie przyszłego tygodnia. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Kraków wzorem Warszawy chce wprowadzić okno życia dla zwierząt. Na pomysł wpadła radna miasta, która chce w ten sposób zmniejszyć liczbę zostawianych na ulicach lub brutalnie zabijanych psów i kotów. Okno funkcjonowałoby na podobnych zasadach, jak to, w którym zostawia się niechciane dzieci, wyjaśnia Małgorzata Jantos, radna Krakowa. Jest dzwonek w momencie, kiedy się włoży małego psa, kota i tak dalej. Można włożyć skarbką opisującą go i te zwierzęta będą wtedy transportowane do schroniska dla zwierząt. Taki sposób porzucenia zwierzęcia jest łatwiejszy niż bezpośrednie oddanie go do schroniska, mówi Barbara Grzywacz z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W schronisku, jeżeli ktoś oddaje własnościowe zwierzę, musi podpisać zrzeczenie się tego zwierzęcia. Nie każdy chce to zrobić, nie każdy chce konfrontacji z pracownikiem, który zwierzę przyjmuje. Ze statystyk wynika, że w czasie urlopów co trzeci właściciel psa lub kota porzuca swojego pupila. Więcej informacji z kraju i świata na portalu tok.fm.pl, a kolejne wydanie informacji na naszej antenie o 15.40. Pogoda. Pogoda od kilku już dni rozpoczyna się ostrzeżeniem przed burzami. Dziś znów w większości regionów do końca dnia może zagrzmieć. Miejscami to mogą być także ulewy. Na termometrach dziś od 22 do 26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Na razie jest to chaos. Świecę podgląd.
Agnieszka Licherowicz. W studiu jest już Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa w polityce Insight. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Chciałam, żebyśmy podsumowali efekty wizyty. Też oczywiście nie było jakichś wielkich oczekiwań. To będzie chyba pierwsze podsumowanie, bo ona jeszcze chyba trwa. Ona jeszcze trwa. Absolutnie tak. Od wczoraj trwa wizytę sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Oczywiście wizyty, która jest jakoś tam przygotowującą szczyt NATO w Warszawie 8 i 9 lipca, co od razu oznacza ostrzeżenie i zachęta dla słuchaczy. Będziemy coraz więcej pewnie o tych kwestiach bezpieczeństwa, dyplomacji mówić. Ale tak na początek zapytam Marka Świerczyńskiego, który jeszcze raz przypomnę jest gościem. Czy coś tej, na co warto zwrócić uwagę przy okazji tej wizyty? Można powiedzieć, że z jednej strony to jest wizyta rutynowa, bo Jens Stoltenberg rzeczywiście odwiedza wszystkie stolice krajów członkowskich przed zbliżającym się szczytem, ale Warszawie poświęcił aż na półtorej doby swojego cennego niezwykle czasu. Po drugie spotkał się z wszystkimi wiodącymi politykami rządu i prezydentem Andrzejem Dudą oczywiście wczoraj na początek, premier Beatą Szydło, ministrem obrony Antonim Macierewiczem dzisiaj rano i teraz właśnie niedawno z ministrem Waszczykowskim odbył spotkanie. Wczoraj już wizytował stadion PGE Narodowy, na którym odbędzie się szczyt NATO. Wiem z przecieków z jego delegacji, że był niezwykle zauroczony tym miejscem, ale jednocześnie tak, z takim zaskoczeniem obserwował, że w zasadzie to tam na tej płycie jeszcze nic nie ma, co powinno być, więc tutaj na pewno trzyma bardzo mocno kciuki. No i przede wszystkim, to jest jakby największa wartość tej wizyty w zakresie takiej public diplomacy, wygłosił ten wykład, czy też przemówienie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przemówienie otwarte dla publiczności, można tam było wejść, posłuchać samemu. Dziś wydaje się, że takim zdaniem, które przykuwa najwięcej uwagi, czy przebiło się i nad którym bym chciała, żebyśmy się pochylili na chwilę, to jest deklaracja ministra obrony Antoniego Macierewicza po spotkaniu z sekretarzem Stoltenbergiem, że w Polsce i krajach bałtyckich będą stacjonowały 4 batalionowe grupy bojowe, czyli jak rozumiem po jednej takiej grupie w każdym z krajów, w tym w Polsce. Tak ja też rozumiem słowa ministra i słusznie mówisz, że na to należy zwrócić uwagę, ponieważ do tej pory nie było pełnej jasności, czy NATO będzie w stanie zgromadzić potrzebne zasoby, żeby zapełnić właśnie te cztery miejsca, Polskę i 3 kraje nadbałtyckie, batalionami rotacyjnymi wielonarodowymi. Czyli ponad tysiąca, mniej więcej. Ponieważ Amerykanie przystąpili do takiej ofensywy mającej na celu wyciśnięcie z europejskich sojuszników jednak sprawiedliwego udziału w tych ciężarach obronnych, i odmówili kilka tygodni temu wydzielenia 2 batalionów ze swoich sił w Europie, w związku z czym to Europa musiała się sprężyć. No i jeżeli jest rzeczywiście, okaże się, będzie to potwierdzone ostatecznie na szczycie, jeżeli okaże się prawdą to, co mówi minister Macierewicz, to można powiedzieć, że ten umiarkowany poziom zadowolenia uzyskaliśmy. Czyli dlatego, że wcześniej mówiło się, że tych grup może być mniej, jakby nadal się zastanawiano, jak one będą rozdzielone. I teraz powiedzmy, to są siły NATO, więc bataliony, grupy wielonarodowe. I przechodzimy do tej niezwykłej, słownej, dyplomatycznej łamigłówki, w której one nie mają charakteru stałego. Rozumiem, że to jest decyzja wyłącznie polityczna, tak, że jest. Nie mamy tu na stałe bazy Rammstein, coś tam, tylko mamy spadające tu na ileś miesięcy 1000 żołnierzy ze sprzętem, który jest na miejscu, ale to jest też coś więcej niż ćwiczenia. Co tak jest. To jest za formuła? No to jest właśnie jedna z tych formuł, za które kochamy NATO i inne wielonarodowe, skomplikowane bardzo organizmy, które muszą lawirować geopolitycznie.
A także wewnętrznie, bo ważne jest to, że no, nie możemy chyba mówić o pełnej, całkowitej spójności, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników w kontekście tych rozwiązań. Ale zostawmy to na boku. Rzeczywiście jest tak, że to będą wielonarodowe, rotujące się, Amerykanie mówią Hilton, czyli od pięty do palców, czyli jedna będzie jako jeden do jeden tą poprzednią wypełniać jej zadania. One będą głównie ćwiczyć, tak? Znaczy, to nie jest wyznaczony przez kraj gospodarza koszara i nic nie robisz, ale są po to, żeby integrować się w strukturę dowódczą, też tą nową, którą NATO wysłało na wschodnią flankę. Bo przypomnijmy, że powołano w krajach wschodniej flanki takie niewielkie sztaby NATO Forces Integration Unit, u nas taki jest w Bydgoszczy. One mają przygotować grunt pod operację wzmocnienia czy operację obronną. Właśnie te rotujące się w krajach wschodniej flanki bataliony, stosunkowo niewielkie jednak, powiedzmy sobie szczerze, oddziały wojskowe, no, około 1000 osobowe, gdzieś tu do 3 dywizji, które Rosja właśnie ogłosiła, że tworzy w zachodnim okręgu, no około 10 tysięcy. W sumie Rosjanie mówią, że 30 tysięcy nowego wojska stworzą na swojej zachodniej flance z kolei. Ale wracając do tych batalionów, to jest oczywiście taki poziom, no, także wojna, bardzo śmierć, ale z punktu widzenia nas nie będzie, na raka, śmierć, wybawienie bólu, no to oczywiście bardzo dumnie brzmi, ale jeżeli to sprowadzić właśnie do takiego poziomu militarnego, no to mówimy o łącznie siłach wielkości brygady. Tak? Oczywiście Amerykanie do tego dokładają swoją drugą brygadę i to taką bardzo solidną, pancerną brygadę, wyposażoną nawet w wybawienie z bólu, wybawienie z cierpienia. Nie będzie bolało. Na przyszły rok. A ta brygada gdzie będzie? Ta brygada będzie rozłożona po wszystkich krajach tej wschodniej flanki, a nie wykluczone, że część jej sprzętu będzie stacjonować po prostu w Niemczech, Holandii i Belgii. Czyli to wzmocnienie flanki, właśnie, to może inaczej, co jest jeszcze pod znakiem zapytania, co stanowi o tym, o czym będziemy się denerwować, za co będziemy trzymać kciuki w czasie szczytu? Ja szczerze mówiąc sądzę, że niewiele będzie takich rzeczy, które nie zostaną zakomunikowane wcześniej. Również dlatego, że NATO nie chce, może nie tyle denerwować sojuszników tutaj na wschodniej flance, ale nie chce denerwować swojego byłego partnera, obecnie oponenta ze znakiem zapytania, czyli Rosji. Znaczy dba o to, żeby wszelkie decyzje dotyczące środków wojskowych były odpowiednio wcześniej sformułowane, zakomunikowane, z wyprzedzeniem wprowadzone w życie, tak żeby uniknąć jakiegoś takiego zaskakiwania niepotrzebnego partnera, który udowodnił, że potrafi być nieprzewidywalny. Dlatego NATO ze swojej strony chce być do bólu przewidywalne. Więc szczerze mówiąc, sądzę, że w tym momencie te decyzje szczytowe są na 85%, może nawet 90% znane i dopiero. Także widzicie państwo, co człowiek osiągnął? Nic. Jeszcze gorzej. Wojna już.